witam Was z Manly Beach pod Sydney, właściwie w Sydney. Ona jest dosyć blisko The City, czyli takiego finansowego centrum Sydney. Tutaj na tą plażę można przypłynąć z promem, spod opery i bardzo piękne widoki, które Wam polecam, można wtedy zobaczyć, można zrobić piękne zdjęcia opery z zupełnie innej perspektywy, zresztą za chwilkę te widoki Wam pokażę. Można też tutaj popływać sobie łódką, można wyczarterować tą łódkę. Dzisiaj jest trochę chłodno, żeby tutaj pływać. Chciałam Wam pokazać w stroju kąpielowym, ale niestety jeszcze na to trzeba będzie trochę poczekać, także bardzo się cieszę, że jesteście. Zapraszam Was też do obejrzenia kolejnych filmów z mojej wycieczki do Australii. A teraz popatrzmy sobie, jak wygląda plaża i droga na plażę promem spod opery. Pa! Do Manly Beach z centrum Sydney można dostać się na kilka sposobów, m.in. autobusem albo właśnie wybranym przeze mnie promem i można z niego podziwiać piękne widoki, na przykład na operę w Sydney. Jeśli dopiszę Wam ładna pogoda, można zrobić mnóstwo pięknych zdjęć, zwłaszcza kiedy nie wieje wiatr, chociaż uwaga, to są bardzo szybkie promy, więc na takich promach w Sydney naprawdę nieźle buja, a kiedy wieje wiatr, trzeba dbać o to, żeby przykrywać głowę, bo można sobie naprawdę nieźle popsuć fryzurę. Ale sami popatrzcie, taki widok wart jest poświęceń, dlatego że opera z perspektywy wody prezentuje się najlepiej. Płynąc do Manly Beach można też zobaczyć kilka wysp znajdujących się w Zatoce Sydney, można też zobaczyć zacumowane w Zatoce Woolloomoolloo statki oraz wyjście na ocean z zatoki. Do plaży z promu przechodzi się piękną, kolorową promenadą, jest tutaj bardzo dużo sklepów, w których można kupić ubrania i sprzęt do pływania. Po Bondi Beach, Manly Beach jest drugą z kolei plażą pod względem ilości przyjeżdżających tutaj surferów. Przymiotnik Manly oznacza męski, a nazwa została nadana tej plaży przez kapitana Artura Filipa. Przy Manly Beach działa także szereg restauracji, dlatego można tu naprawdę miło spędzić na wiele sposobów czas. A jakie są Wasze ulubione plaże? Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w następnych filmach z mojej podróży do Australii. Pa!